Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z Rakowem Częstochowa. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Adrian Gula. Dzień dobry. Na początek oczywiście raport medyczny. W niedzielę nie będą mogli wystąpić Alan Uryga i Georgi Żukow. Zapraszamy. Tak. Zapraszamy do zadawania pytań. Tak, w meczu z Napoli. Po meczu ma problem z ręką, jest tam zlomena ręka. Bo były to już takie przypadki zawodników, jakiś taki specjalny gips, żeby, nie wiem, on w następnym meczu, czy to jest bardziej skomplikowane? Ja wierzę, że będzie w następnym meczu, ale trzymam kciuki za to, aby ta operacja była zrobiona fajnie. To jak jesteśmy przy tych tematach, nazwijmy to medycznych, lekarskich, to chciałem zapytać o Maćka Sadloka, bo on nie zagrał w meczu z Napoli. Dlaczego? I czy będzie do pana dyspozycji na mecz z Rakowem? Nie, Maciek jest 100% fit, ale nie zagrał dlatego, co kiedy myśmy przyszli do drużyny, tak był kontuzjowany, a za ten czas my byli bardzo radzi, że może grać ekstraklasowe mecze. No a dla planu my chcieli zobaczyć i Sereka. To był też ważny temat, zobaczyć Sereka w ostrym meczu z Napoli. A plan na Maćka był tak, że on musi być zdrowy, a dlatego dostał wolno, lebo był to ważny mecz, ale sparingowy, a my musimy być przygotowani maksymalnie na niedzielę. Piotr Giawor? To jeszcze podrążę ten temat, panie trenerze, kontuzjowany. Chciałem zapytać, na ile gotowi do gry są Mechremicz, Plewka i, no i Kuba Błaszczykowski? Tak, Adia i Plewka już grali z Napoli mecz, ostry mecz. To jest super sprawa dla nas. Po dużej kontuzji i Adi i Plewka są z drużyną na 100% i dziś mali trening na 100% z drużyną. To jest fajne. A jest możliwość, że ich zobaczymy i na boisku w niedzielę. A jest fajne, że Kuba Błaszczykowski trenował z drużyną ostatnie dwa dni po meczu z Napoli. A jutro oczywiście jest ważny trening przed meczem, dzień przed meczem w dobrej intensywności. A po treningu zrobimy następne kroki, ale cieszę się bardzo, że i Plewka, i Adi, i Kuba, i Savić, Stefan są z teamem, z drużyną. Bartek Karcz. No chyba kończąc już te sprawy kadrowe, chciałem zapytać, tak upewnić się, jeżeli chodzi o Felicio Brown Forbesa, na ten sezon zapis w umowie z Rakowem już nie obowiązuje i on może zagrać, tak, w niedzielę? Tak, zapisy w umowie transferowej obejmowały poprzedni sezon. Grzesiu Wojtowicz. Chciałem trenera zapytać, bo Żukow no, był podstawowym zawodnikiem i miał miejsce w podstawowym składzie. Kto w takim razie jest najbliżej, żeby go zastąpić? Bo można wstawić Savicza, ale on taki jest mniej defensywny zawodnik. Czy tu już na przykład mógłby wejść Plewka za niego, czy ma pan jakieś inne pomysły na ten środek pola? Tak, zobaczymy. Nie możemy odkryć wszystkie kartki, ale jest alternacja i za Żukiego, i kiedy był to oczywiście podstawowy gracz, no ale jest tam rywalizacja, jest i Niko, jest i Savić, jest i Kuba, jest i Plewka, także zobaczymy. I jest możliwość grać na dwóch napastników, dlatego czy Felo jest ok, a zagrał dobrego meczu, jest klimi, 100% fit, także cieszę się, że mamy możliwości. Piotruś? To może przejdę już do Rakowa Częstochowa, panie trenerze, bo tą drużynę pewnie teraz się niełatwo analizuje. Jak pan patrzy, jak gra Raków, to pan patrzy na mecze europejskich pucharów, czy ekstraklasy, czy pan próbuje wyciągnąć no całość z tego, co w tym sezonie prezentuje Raków. No i jaka jest pana ocena gry tego zespołu? Tak, muszę ocenić Raków. Jest to wicemajster w ostatniej sezonie. Jest tam stabilność. Trener zrobił bardzo dobrą pracę. Ta drużyna jest razem długi czas, a jest to widzieć na boisku.
Moji asistenti zobaczyli live dwa mecze w Europie, europejskie mecze, a ja zobaczyłem mecze ekstraklasy, dlatego że Jagiellonia zrobiła zwycięstwo w tym meczu, a musimy zobaczyć sytuacje, które są otwarte dla nas, a gdzie jest silna strona, my to znamy. Oczywiście jest to dobra drużyna, a o to większa motywacja nasza jest w tym meczu. Dlatego, co jest to z ostatniej sezony, jak sobie gadał, jest to wicemistr, a jest to drużyna, która gra europejskie pogary, także mamy bardzo, bardzo wielką motywację iść do zwycięstwa przy szacunku k ich jakości. Jeszcze raz oceniam tu pracę, która jest tam zrobiona, tu stabilność, 5 lat w jednym klubie albo 5 lat plus w jednym klubie jest dobra praca i to widzieć na boisku, że ta drużyna zna schemy, zna automatyzmy, zna ten system 3-4-3. Bardzo, bardzo fajnie. O to wiatr chcemy zrobić zwycięstwo. Bartek Karcz. Chciałem zapytać o bramkarzy, bo wczoraj już oficjalnie ta sytuacja się wyjaśniła. Wiadomo, że Mateusz Lis odszedł, jest Paweł Kieszek. Czy to jest zawodnik, który już w niedzielę może z marszu wejść do bramki i może pan go wstawić? No i przede wszystkim z racji jego doświadczenia dużego, międzynarodowego, czy on dla pana będzie numerem jeden w tym momencie? Pierwsze jest, jeszcze chcę zrobić dziękuję dla Mateusza. Życzę mu dużo, dużo szczęścia w nowym klubie, dlatego co myśmy tutaj krótko, ale jego charakter i jego jakość się pokazała jako bardzo, bardzo ważna. I dlatego ja mu życzę jak człowieku, nie tylko jak zawodnikowi, wszystko najlepsze w nowym klubie. To samo życzę i Pawłowi, to jest doświadczony bramkarz, dlatego żeśmy zrobili, kiedy to musimy zrobić szybko, tak żeśmy zrobili tutaj decyzję w klubie, że chcemy doświadczonego bramkarza, abyśmy mogli rozwijać naszych ostatnich bramkarzy, jak Biegi zrobił top mecz nie tylko na Termalice i z Napoli i Rosu jest przygotowany dla nas, tak zrobimy decyzję, dlatego że Paweł jest tylko jeden trening z nami, a na jakie kroki systemowe jest určitě bliżej zawodnik, który jest z nami większy czas, ale jego doświadczenie Pawłowe i jego super kariera pokazuje, że jeśli będzie wszystko przygotowane i papiery wszystko przygotowane, jest to zawodnik, który może wejść na boisko razem pracować z drużyną, i w następnym meczu. Za wami są w sumie dwa mecze, bo nie liczę tego sparingu z Napoli. No w jednym pokazaliście się z dobrej strony, w drugim było trochę gorzej. Ta gra nie wyglądała tak dobrze jak w pierwszym. Jakiej Wisły możemy się spodziewać w niedzielę? Czy to będzie tam z meczu z Zagłębiem, czy z Niecieczy, czy coś po środku? Oczywiście, że wierzę, że tak jak minimalnie tak jak z Zagłębie, ale nie wszystko i z Zagłębie było top. No ale to poświęcenie, ta praca drużyny, abyśmy byli razem, cała drużyna, to jest bardzo ważne, dali tam serce, jakśmy pokazali z Napoli i wielką, wielką motywację, to jest najważniejsze i musimy budować step by step taktyczność, dlatego co jest w niedzielu, stoi proti nam fajny przeciwnik. Ja oczekiwam, że będziemy bardzo mocno pracować dla nas, dla naszych kibiców, a będziemy pracować tak, abyśmy byli głodni zwyciężyć a zyskać 3 punkty. Nie wiem, jak się to powie. Bardzo dobrze trener powiedział. Abyśmy pracowali na zwycięstwo, każdy gracz na boisku i każdy rezerwowy gracz, który jest przygotowany pomóc drużynie. Także cieszymy się na mecz, a ja wierzę, że to będzie jeszcze lepiej, nie tylko na formę drużyny, ale i będzie fajny wynik dla nas. To jest zwycięstwo. Są jeszcze jakieś pytania?
wszystko wiecie. W takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia w niedzielę. Dziękuję.